Dzisiejsze strzelanie poskutkowało kolejnymi trzema uszkodzonymi strzałami. W
wypadły z nich inserty razem z grotami, ale na szczęście wszystkie się znalazły, więc wkleję je. Nie wiedziałem, że nowe strzały wymagają wklejenia insertów, bo one były tylko tak na wcisk wetknięte. No i dzisiaj przy spotkaniu z tarczą i z ziemią, bo mi się zdarzyło parę razy nie trafić w tarczę, no inserty z tych strzał powypadały, czyli trzeba je wkleić. Część strzał, które uszkodziłem poprzednio, czyli trzy ocalałe, mają już inserty wklejone. No i powiem tak, bardzo mi się to podoba. Zaczynam coraz więcej rozumieć, zaczynam czuć ten łuk. Owszem, zdarza mi się nie trafić, ale to już w momencie wypuszczania strzały wiem, że będzie pudło i to haniebne. Muszę popracować nad powtarzalnością postawy. Dzisiaj sobie pofilmowałem z różnych ujęć, jak ja ten łuk trzymam, jak naciągam cięciwę. I teraz będę siedział i analizował. Bardzo mi się to podoba. Radzim Matrix Evo 68 cali, 36 funtów. Bardzo porządny łuczek, bardzo mi się podoba z niego strzelanie.